Witajcie w drugim odcinku. Pamiętacie to? Więc znalazłem instrukcję. Okazuje się, że trzeba było wcisnąć Enter. I co się teraz dzieje? To się wszystko podświetla, czyli nie jest zepsute. I można jeszcze tutaj zmieniać kolory. Także to tytułem sprostowania. A jeżeli komuś nie udało się, tak jak mi, zeskanować tego QR kodu, to on prowadzi do tego teledysku. A teraz zaczynamy z kolejnymi paczkami. Ostrożnie nie rzucać. Okej, to jest po prostu poskładany karton. Ktoś mi wysłał 3 metry kartonu poskładanego. Dzięki. A jednak nie. Jednak jest to dzieło, które się przykleiło do tego kartonu. What? Zaraz zanim wam to pokażę, to sprawdzę, czy jest jakieś wytłumaczenie dla tego. To jest od Patrycji. Tu z tyłu nie ma opisu. Czy to jest dupa? Bo ja się obawiam, że tak. I teraz nie wiem, jak to odebrać. Bo jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że nie za bardzo się znam na prawdziwej sztuce. I może właśnie mam z nią swój kontakt w tej chwili. To jest taka osoba, że ona, to jest odbicie jakby. Ta osoba sobie tutaj leży i tą nogę ma wyprostowaną, a tą ma zgiętą w kolanie, dlatego to jest odbita stopa. Na pewno jest to ciekawe i cieszę się, że od takiego akcentu zaczęliśmy. Bo co się dzisiaj wydarzy? Co będzie dalej? Nie wiem nic o technice, w jakiej to zostało stworzone. Imponująca jest drama, którą też chyba ktoś sam stworzył. Szukam listu. Wiem tylko, że to jest od Martyny. I chyba to jest tak, że prawdziwy artysta nie musi wypowiadać się w imieniu swojej sztuki. Ta sztuka mówi sama. Dziękuję, Martyna. Konkurs ramka, wymienię się na głośnik. Alicja. O kurde, to jest jakaś klawiatura w kosmosie chyba, nie? Czy to nie jest kosmos? Bardzo dziękuję. Coś innego, jeżeli chodzi o formę. Nie wiem od kogo. A wiem. Od Damiana. Okej, to dziwnie pachnie. A jak wiecie, jestem wyczulony na zapachy. Jest załączona korespondencja. I napisane, bez obaw to nie wirus. Wiecie już, że nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o QR kody. Ale próbujemy. O! Cześć Kuba, na początek proszę cię o nieprzewijanie. O nie, najgorsze. Projektami z żywicy epoksydowej zajmuję się wraz z moją najlepszą przyjaciółką od niespełna 2 miesięcy. Powodem, dla którego zająłem się tym, było złamanie wszystkich kości. Co? Złamał wszystkie kości śródstopia ten facet. Moja przyjaciółka Weronika przygarnęła mnie wtedy pod dach i zaopiekowała się przez... Okej, dobra. Nie wiem, czy to jest romantyczna historia. W każdym razie, no na pewno wielkie serce ma twoja przyjaciółka. W tym czasie narodziła się pasja, odrobinę spowodowana uziemieniem. Niemniej jednak z całej tej słabej sytuacji udało się rozwinąć nową pasję. Dopiero zaczynamy robić rzeczy z żywicy i dlatego i z powodu, że jak każdy czekam do ostatniej chwili, projekt, który ci wysłałem, nie jest idealny. To ja nie przewijam teraz dalej, bo to tu niżej. Znaczy dobra, to jest tak, że wy będziecie widzieli, ja nie będę widział, co zaraz otworzę. Fajne to jest? Warto? Warto odwijać? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem jeszcze za bardzo, co powiedzieć na to. Tu jest przewód, na którym można to powiesić. Tu jest klawiter. Tu jest myszka, ale ona jest tak... Tu są dwie baterie, to jest wszystko w tej żywicy epoksydowej zatopione. Tu jest Huawei, tu jest Techwik, a i tu jest przód tego Huawei'a. Zakładam, że to jest środek tego Huawei'a. To. Jest to bardzo wyjątkowy projekt. I na pewno włożyłeś w niego dużo pracy i mam nadzieję, że twoje kości śródstopia się zrosły. Dzięki! Dla odmiany maluszek. Maluszek drewniany już widzę. Z tyłu jest coś napisane. Błażej rzeźbi. A to wyrzeźbił. Klwiałart. I pomalował. Pięknie błyszczy. Bardzo dziękuję, Błażej. Tu wyczuwam jakieś retro vibe'y. To jest papier śniadaniowy? Papier śniadaniowy i folia spożywcza. Czyli mówię, że retro vibe'y. No Escape by Maverick 2021. O, bomba.
Okej, okay, dobra, to jest... Oznacza, że... Nie ma escape'a. Ale za to... To jest sztuka prawie użytkowa. Fajny pomysł, no escape, nie? Czy nie fajny? I bardzo elegancka ramka. Pasuje do domu moich marzeń. Z dość dużą liczbą osób obsługujących ten dom. Dzięki. Jestem trochę zawstydzony poziomem artystycznym. To znaczy, trochę zbyt utalentowani ludzie wysyłają tutaj. Ale może to tylko jakieś takie... chwilowe... I na przykład w tej parce będzie coś totalnie badziwiastego. Jeżeli tak będzie, to oczywiście tego nie powiem. Bo nie mam zamiaru nikogo obrażać, kto postanowił wysłać tutaj swoje dzieło. No kurde! Wszystko wskazuje na to, że to też będzie dobre. No nie. Znalazłem się ręką pod tym, a chciałem to wyciągnąć. Coral Design. Zobaczmy, co jest w tym liście. Cześć Kuba. Bardzo lubię twój kanał i rzetelne podejście do recenzowanych przedmiotów. Dziękuję bardzo. Na co dzień wykonuję obrazy na indywidualne zamówienie sympatycznych ludzi, tym bardziej cieszę się z możliwości wykonania czegoś dla ciebie. Oprócz konkursowego dzieła przesyłam także drugi obraz, który mam nadzieję przypadnie ci do gustu i zagości na twojej ścianie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Łukasz Coral Design. Chciałeś powiedzieć, Łukasz, że tu są dwa obrazy? Tak! Ha! Okej, okay, dobra, one są złożone tak ze sobą, że twarzami do siebie. Obrazy nie mają twarzy, zdaję sobie sprawę z tego. Dobra, to za chwilę, a to, uwaga, proszę bardzo. Nie wiem w ogóle, jaką techniką to zostało wykonane. Mi się to podoba w każdym razie. Łukasz, piękne dzięki. Nie wiem, która jest grafiką konkursową, ale zakładam, że poza konkursowe megalomaństwo. W sensie liczyłeś na to, że lubię na siebie patrzeć. Wolę na innych, szczerze mówiąc. Ale taką mam pracę, że już się do swojej twarzy przyzwyczaiłem. No dobra, jest tak czasami, że jak montuję własny materiał, mam takie OS, tam zobaczył sobie kogoś innego w tym materiale. Ale! Ty sprawiłeś mi tutaj dużo większą radość, ponieważ okazuje się, że jestem na twoim obrazie dużo bardziej atrakcyjny niż w rzeczywistości. No, zresztą sami popatrzcie. Jest chyba różnica na korzyść po tej stronie, nie? Pięknie dziękuję, Łukasz. Ale mam strasznie... Mam takie nozdrza wielkie? Takie... Takie wielkie mam? Dla równowagi coś po prostu takiego normalnego z drukarni cyfrowej. A może to właśnie nie jest coś normalnego, to jestem ja. I to też jestem ja. Ja mam z tyłu jakiś silnik. Mam tutaj słuchawki, wyglądają mi na Sony. Jestem w kamizelce! W wujerze jestem, widzicie, to jest wujer tutaj. I mam bardzo dziwnego wąsa, ale to jest może po prostu moja natura. A to jest w ogóle hulajnoga Boosted. Więc duży szacun, jeżeli chodzi o szczegóły. Rozumiem, że ten jest niepodpisany. Właściwie dlaczego? Jeden jest podpisany, a drugi nie. Ale pięknie dziękuję. Właściwie komu ja dziękuję? Słuchajcie, to jest problem, bo albo to zgubiłem, komu dziękuję. Bo nie sądzę, żeby strefa drukarka i reklamy mi tutaj coś wysłały, nie? To chyba tak nie jest. Będę musiał zrobić dochodzenie, kto to jest, bo nie chcę dziękować temu, co jest na folii, bo nie wiem, czy to prawda, że to oni. Dobra, dojdę do tego. Kimkolwiek jesteś, osobo, która mi wysłałaś to, bardzo dziękuję. Jeżeli były tutaj twoje dane, to strasznie mi przykro, że je zgubiłem. Mam nadzieję, że nie było, wtedy nie będzie na mnie. Coś większego? Jest to obraz. Cześć, jesteśmy małą, wiejską pracownią z południa Polski, która majstruje w drewnie. Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie wdzięcznie cieszyć wasze oczy oraz umilać spożywanie pysznej kawki. Pozdrawiamy całą waszą załogę. Ewelina i Paweł, drewniane cuda. Bardzo dziękuję. Zobaczmy w takim razie, co to za cuda drewniane. Usłysz naturę. My mamy za dużo mi tam hałasu z tamtej strony przychodzi, więc to trochę zagłusza. Ale będę próbował dalej. Bardzo dziękuję. Coś ciężkiego tym razem. Ładnie pachnie. O, super ładnie pachnie.
I tu jest napisane: dla Kuby klawiatura, pracownia Stosz. Pracownia Stosz po prostu. Dzięki bardzo, Stosz pracownio. Teraz mamy coś super lekkiego i tu jest napisane, uwaga, sprawdź zawartość paczki max do godziny od jej odebrania. No to już niestety się nie wydarzyło. Myślisz, że coś jest w środku i zgniło? Teresa z Libiąża. Libiąż, to jest ciekawa miejscowość. Pewnie... No tak, no, nigdy nie byłem, ale ciekawie się nazywa. A w ogóle, jakby powiedziałem Teresa z Libiąża, wszyscy pewnie w Libiążu wiedzą, bo jest jedna Teresa, nie? Także przepraszam, jeżeli odarłem cię, Tereso, z anonimowości. Poszło w świat, że Teresa z Libiąża potrafi robić takie rzeczy. Co to jest? Zaraz, co to jest? Nie, to nie jest, tu jest napisane Jovit, a nie Teresa. O co tu chodzi w ogóle? To kojarzycie taką fakturę, to nie jest taki do końca papier, to jest taki trochę jak tworzywo. Tutaj też to jest, a tu jest nic na tym, więc zostawimy. Cześć, witam, Patrycja żartowałam. A ktoś słuchał Patrycji podcastów. Uważam, że jestem kompetentną osobą na stanowisko posiadacza głośnika. Będzie mu bardzo miło, opartym o ścianę z innymi obrazami oczekującymi powieszenia. Miłego dnia, Jovita. Jovit. I tu jest felieton o dźwięku. Jovita, chyba wiedziałeś, że jak napiszesz coś takiego, to nikt tego nie przeczyta. O, ale jest tutaj brzydkie słowo jedno. To przeczytałem. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Może ja zrobię zdjęcia tego, bo tutaj jest, jak zauważyliście, napisane z nośnego tygodnia. I zrobię wam zdjęcia tego felietonu na moim Instagramie, żebyście sobie mogli przeczytać. Tylko nie dawajcie dzieciom czytać, bo tu jest przynajmniej jedna... No. Dzięki, Jovita. Jest rulon. Co? Czy to jest to samo? Co? Kto jest takim trollem? Mariusz Szewczyk z Białegostoku. Mariusz, gratuluję. To jest bardzo błyskotliwe, co tutaj zrobiłeś. Masz rację, wystarczy, że ja powieszę to, a ty dostaniesz tamto. Znaczy tak nie będzie, ale kierunek myślenia świetny. To jest ostatnia paka dzisiaj. Oznacza, że będzie trzeci odcinek tego niesamowitego show, które gromadzi przed ekranami miliony Polaków spragnionych dowiedzenia się, co tam klawiatur otworzy w tych paczkach. Tutaj są również kawałki drewna, ale zakładam, że one nie są częścią dzieła. Patrycja wysłała to. Jak tam było napisane Patrycja, to jest napisane Michał. Ta strona do góry. Michał Wojtysiak. Dobrze? I... Ta-dam! Jeżeli się zastanawiacie, co robię, to wącham to. Trochę jakbym miał swój kościół, to bym powiesił gdzieś w okolicach ołtarza. I z drugiej strony jest taka komiksowa. Michał, bardzo dziękuję. Wiem, że tamta miała być ostatnia, ale już wziąłem tę, więc jest jeszcze jedna. To jest już naprawdę ostatnia. O, patrzcie, tu jest jakiś materiał. 100% arabika. Ręcznie ktoś napisał? Cześć Kuba, w nawiązaniu do filmu z głośnikiem zrobiłem dla ciebie klawiaturę z kawałka drewna lipowego w stylu obrazka na głośniku. Zajęło mi to trochę czasu, ale mam nadzieję, że paczka dotrze na czas. Inspirując się twoim kanałem, dzieło zapakowałem w pudełko po karcie graficznej. Technologia. Oraz zabezpieczyłem workami po kawie. Szczerze to nie liczę na głośnik w zamian. Chciałbym jeszcze dodać, że lubię twoje filmy, ponieważ są szczere i ciekawe. Dobra robota, tak trzymaj. Pozdrawiam, Amadeusz. PS, sorry za mój charakter pisma. Amadeusz, nigdy nie przepraszaj za coś, co jest twoje. To jest twoje, to jest piękne i całkiem możliwe, że zostanie z tobą na całe życie. Bardzo dziękuję, a teraz zobaczę, za co dziękuję. Kawałki worka po kawie. A to jest klawiatura od Amadeusza, która prawdopodobnie może być również pieczątką. Znaczy na razie nie jest wysmarowana tuszem, ale wydaje mi się, że mógłbym ją w ten sposób wykorzystać. Mam nadzieję, że nie nadużyłem waszej cierpliwości. To wszystko na dzisiaj, ale to jeszcze nie koniec. Czeka nas odcinek numer 3. Z klawiatur artami. Jest ich jeszcze trochę. Ja idę robić zdjęcia. Żebyście mogli wszystko to, co tutaj pokazałem, zobaczyć na Instagramie, przyjrzeć się, skontaktować z twórcami, jeżeli jest taka możliwość. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień w ostatnim odcinku, w którym będę udowadniał, że moi widzowie są najbardziej utalentowanymi ludźmi na świecie. Siema!